Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć i trzymam z nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Winnica. Lecimy właśnie nad przystankiem Grzymalitów, gdzie mamy ładnego Hyundai'a, który w tymże miejscu stacjonuje. No i lecimy oczywiście nad nową trasą tramwaju na Winnicę właśnie, która tutaj powstała. Oczywiście ładne, zielone torowisko, no i tutaj na razie ślepo zamknięta ulica Światowida z możliwością skrętów, w teorii na osiedla tutaj znajdujące się na Winnicy. Ale tutaj głównie chodzi o pętlę Winnica autobusowa, jak i również cała tramwajowa, która w tymże miejscu się znajduje, a sama jezdnia, jak widzicie, w tymże miejscu się urywa, ale powstaje nowa. I o tym dzisiaj Wam trochę opowiem, jak to wygląda, co tu właściwie powstaje, no i jak bardzo Modlińska jest tutaj zakorkowana teraz w związku z wszystkimi tutaj pracami, które możecie zobaczyć na tym zdjęciu. Ale może po kolei. Budowa przedłużenia ulicy Światowida. Jakie są aktualnie tutaj zmiany w ruchu? Po wybudowaniu przewiązek na ulicy Modlińskiej od wtorku 4 października drogowcy zamknęli fragment zachodniej jezdni od skrzyżowania z ulicą Prząśniczek i Sprawną do Ćwiklińskiej. Ruch w obydwu kierunkach zostanie poprowadzony nitką wschodnią. Zmiany związane z budową nowego skrzyżowania z ulicą Światowida. W maju tego roku ZTM podpisał umowę na budowę przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej i wykonanie skrzyżowania tych ulic. Dotychczas przeprowadzono prace porządkowe, m.in. rozebrano kolidujące z nową jezdnią zabudowania, a na Modlińskiej wykonano poszerzenie jezdni i wyasfaltowano przewiązki potrzebne do wprowadzenia od tymczasowej organizacji ruchu. Nowa jezdnia ulicy Światowida będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem do trzech przed nowym skrzyżowaniem. Z ulicy są u zbiegu z ulicą Modlińską. Dwa z nich będą przeznaczone do skrętu w prawo w kierunku ulicy Jagiellońskiej, a jeden w kierunku Legionowa, czyli też granicy miasta. Na jezdni w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej, jadąc od strony Jagiellońskiej, będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami, a od północy, czyli od granicy miasta, jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejście dla pieszych i przejazdy towarowe przez ulicę Światowida i przez Modlińską po północnej stronie skrzyżowania. Niestety będzie przejazd i przejście dla pieszych przez ulicę Modlińską tylko i wyłącznie po północnej stronie, czyli właśnie od tej strony przejście. Nie wiem do końca, czemu po drugiej nie będzie, no ale to jest jakaś niestety nowa mania, którą tutaj wprowadzają. Na skrzyżowaniu zaplanowano również sygnalizację świetlną, a w ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe chodniki i nowe przystanki autobusowe. Jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żelania za skrętem ze Światowida, a drugi na ulicy Światowida za zjazdem z Modlińską. Czemu nie ma przystanku za ulicą Światowida i za Modlińską? No, na Modlińskiej, no tam jest za chwilę przystanek Poetów, więc po prostu byłoby zbyt blisko. Będzie także droga towarowa, która połączy się z infrastrukturą towarową na ulicy Modlińskiej. Wzdłuż nowego fragmentu ulicy Światowida nie zabraknie zieleni, oczywiście, ale to możecie się domyślać, że tutaj tego będzie mnóstwo, a cała inwestycja opiewa na ponad 23 miliony złotych, zgodnie z którą wykonawca na realizację całej inwestycji ma czas do listopada 2023, czyli jeszcze trochę poczekamy. Co warto podkreślić, nowy odcinek ulicy Światowida powstaje w sąsiedztwie pętli tramwajowej, która łączy Tatechomin i Winnicę z pierwszą linią metra. Mieszkańcy Białanki mają do dyspozycji 8-kilometrową trasę z 10 przystankami. Kursują tu tramwaje linii 2 i 17. Ostatni fragment od ulicy Strumykowej w pobliżu Leśnej Polanki został oddany do użytku we wrześniu zeszłego roku, co mogliście zobaczyć na mojej transmisji na żywo i ogólnie to dosyć głośno świętowałem. Przy końcowych przystankach tramwajowych wybudowano także pętlę autobusową i dojeżdżają do niej aktualnie autobusy linii 509 i N3. Połączenie ulicy Światowida z Modlińską da nowe możliwości rozwoju układu komunikacyjnego w północnej części Warszawy i aglomeracji. Jest to w tej chwili przedmiotem analizy przez ZTM, więc jeszcze trochę poczekamy i zobaczymy dopiero, jakie tu linie będą dojeżdżać, ale mniej więcej już wiemy, co tu faktycznie będzie dziać. Tu jest aktualnie nowy przystanek tymczasowy Poetów, który możecie zobaczyć, właśnie jest trochę oddalony od skrzyżowania. Ponieważ ten aktualny, który był używany, nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jest w odpowiednim miejscu, żeby był wykorzystywany. I tutaj to jest akurat faktycznie przystanek Poetów zadajony właśnie jest zamknięty, ten, który tu możecie teraz zobaczyć po prawej stronie, a został oddany do użytku tymczasowy przystanek Poetów, właśnie tutaj widzieliście, około 50 metrów. Dalej. Autobusy jeżdżą tutaj właściwie bez zmian, jeżeli chodzi o wszystko, co tutaj możemy zaobserwować. I co warto podkreślić, jeżeli chodzi o samą drogę, to
ruch na nowym, tym tymczasowym przejeździe po wschodniej jezdni jest ograniczony do 50 km na godzinę, pomijając przewiązki, czyli gdzie po prostu się zmienia jezdnia, tam jest do 40 km na godzinę. Również powstał tutaj nowy buspas na odcinku w stronę Warszawy od ulicy Aluzyjnej do Sprawnej. Na prawym paście z ulicy Modlińskiej wytyczono jest buspas. Ruch na nim będzie dopuszczony dla autobusów, komunikacji miejskiej, dojazdów do posesji, pojazdów MTON, motocykli, taksówek i dojazdu do obiektów handlowych. Co warto podkreślić, taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca 2023 roku, ale dokładnie do końca marca 2023. Następnie zamknięte zostanie jezdnia w stronę Legionowa, a ruch będzie przekierowany na jezdnię w stronę Żrania, czyli po prostu na jezdnię zachodnią. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o części takie techniczne. A teraz może trochę opowiem faktycznie, co my tu faktycznie mamy. Jak widzicie, wszystkie tutaj obiekty na trasie, jak i również kanałki, mostki, stare, którymi ja kiedyś chodziłem do Cyklosu, który tutaj jest w okolicy z mojego osiedla, no znikają z powierzchni ziemi. Kanałek cały będzie przeprowadzony przez nowe przejście pod dużą częścią ulicy Światowida i tutaj tego skrzyżowania i możecie to zobaczyć w tymże miejscu. Co do samej nowej jezdni, jest tak robiona i ogólnie całej tego tutaj nowego podłączenia, aby po środku było pozostawione miejsce i całe przełożenie kanalizacji i układu sieciowego na dole, tak aby to towisko tramwajowe tutaj w przyszłości do parkingu Parku Jedź mogło powstać w jak najlepszym tutaj czasie i bez większych tutaj utrudnień. Właśnie, w sumie zapomniałem wam powiedzieć tutaj bezpośrednio o tym węźle. W sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Światowida z ulicą Modlińską planowany jest węzeł przesiadkowy, który połączy linię tramwajową Młociny i Winnica, komunikację autobusową, miejską i podmiejską oraz parkingi Parku i Jedź dla kierowców z Białęki i północnej części aglomeracji. Czyli faktycznie tutaj jeszcze powstanie to, nie wiemy kiedy, znaczy planowana realizacja tej inwestycji, czyli P plus R Winnica, bo tak pewnie będzie się to nazywać, jest na odległy czas, jak dla nas przynajmniej. To jest 2028 rok, rozpoczęcie prac budowlanych, ewentualnie projektowych. Nie jest to dokładnie sprecyzowane, więc nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Będzie to oczywiście robione całkowicie przez ZTM we współpracy z tramwajami warszawskimi, ponieważ tam faktycznie pod całym parkingiem będzie się znajdować na dole ładna pęta tramwajowa, najprawdopodobniej z czterema peronami, jak i również ekspedycją, czego aktualnie brakuje właśnie dla tramwajów tutaj na Winnicy, no i ogólnie wszystkimi bariatami nowoczesnymi, jakie są, czyli również ładowarkami elektrycznymi na poziomie pętli autobusowej, która również byłaby tutaj zadaszona i bezpośrednio pod parkingiem P plus L, czyli podobnie mniej więcej by to wyglądało jak na Alei Krakowskiej. Tylko byłyby tramwaje również pod parkingiem. Tak wygląda, jak widzicie, no prace tutaj trwają, tak? To, że jezdnia została zamknięta ulicy Modlińskiej, faktycznie widać, bo jezdni tutaj już faktycznie jej nie ma. Została całkowicie sfrezowana, zryta i zlikwidowana. I prace tutaj jakieś trwają. No, czy są tutaj korki na Modlińskiej? To już pytanie wam pozostawiam do was właściwie, bo ja tutaj rzadko jestem ostatnio i nie jestem w stanie wam powiedzieć. Na filmie widać, że są korki. A to nawet nie były jakieś godziny szczytu, jakie tutaj byłem, więc no, obawiam się, że może tutaj nie będzie przyjemnie. Tu macie jeszcze raz przegląd mniej więcej, jak wygląda cała inwestycja, winnica, no i jak to będzie wyglądać wszystko dalej, tak? Ja szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać, aż zostanie oddany do użytku ten fragment w ulicy. Wiem, że mieszkańcy winnicy raczej się na to nie będą cieszyć, jak również na sam parking plus R, bo będzie tutaj po prostu większy ruch na Światowida. Jednakże dopóki to nie powstanie cała pętla Światowida, czy cała pętla Winnica, nie jest w pełni wykorzystywana tutaj specjalny przystanek, taki multikulti do przesiadki bezpośrednio z autobusów z Legionowa, czy też innych rejonów z tej strony miasta do tramwajów. To jest jeden peron, tak ma podobnie jak jest to na przykład na przystanku autobusowo-tramwajowym metro Datusz Arsenał, który możecie zobaczyć w kierunku Starego Miasta. I właśnie coś takiego również tutaj już jest zbudowane, tylko ponieważ nie ma podłączenia ze Światowidem, to wszystko nie jest w stanie być wykorzystywane w 100%. Tak to mniej więcej wygląda. No i co mogę tu powiedzieć jeszcze na sam koniec, jeżeli film teraz tutaj oglądacie, tam się nie przyciął, bo mi się przyciął, to chciałbym koniecznie pozdrowić tutaj Motyniczego, którego poznałem tutaj, na mnie również tam poczekał i sobie chwilę porozmawialiśmy, i również pozdrowić od Sykuta właśnie jego, ponieważ tutaj się spotkaliśmy na winnicy i Sykut chciał pozdrowić, ale nie mieliśmy czasu niestety nagrać tutaj bezpośrednio relacji prosto z placu budowy, więc jest tylko tyle, co mogę wam pokazać w tymże momencie.
To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj na takim całkiem ładnym, szybkim przelocie możecie zobaczyć, no, jak to całkiem ładnie wygląda w tymże rejonie. Bo naprawdę pętla Winnica to jest jedna z nielicznych pętli tramwajowych, gdzie dojeżdżacie, podobnie jak na Bołotnerowie. I jest cisza i spokój. Przynajmniej jeszcze aktualnie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!